Betlejemskie światło pokoju przybyło już do Polkowic. Zuchy przyniosły je do naszej redakcji, tak jak do wielu instytucji w naszym mieście. Każdy mieszkaniec może zabrać światełko do swojego domu, bo harcerze będą z tym światłem w czasie Wigilii na polkowickim rynku 22 grudnia. Betlejemskie światło pokoju roznoszone przez skautów zapalane jest w grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie światło pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Akcję zapoczątkowały w 1986 roku austriackie radio i telewizja w Linzu jako działanie charytatywne na rzecz niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W tym roku w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w niedzielę 14 grudnia o godzinie 10 harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego otrzymali od słowackich skautów betlejemskie światło pokoju. Tym pięknym gestem rozpoczęła się jego wędrówka, która potrwa do 24 grudnia. Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnili pokojem, mogli nieść pokój innym. Święty Jan Paweł II. Tegorocznym hasłem betlejemskiego światła pokoju są słowa: pokój jest w nas. Prawdziwy pokój przychodzi z Duchem Świętym i zmienia nasze patrzenie na siebie samych i na świat wokół nas. Niech światło betlejemskie przypomina nam, że pokój na ziemi zaczyna się w nas samych. Tyle bowiem wokół nas zła, na ile pozwolimy. I tyle dobra, ile uczynimy. W imieniu Polkowickiej Braci Harcerskiej prosimy o przyjęcie światła wraz z życzeniami świątecznymi i noworocznymi. Dziękuję bardzo.